Klaus i Supa Strikers. Przedstawiają inspektora Klausa. Żelazne czołgi kontra niepokonani 1-0. Uber nie zagra w kolejnym meczu. Dwóch graczy United z czerwoną kartką. Typowi niepokonani United. Goście wiedzieli, jak faulować, nim zaczęli chodzić. Ale powinniśmy im podziękować. Jutro zdobędziemy 3 punkty. Będziemy na szczycie tam. Tak! Stosik! Niemożliwe! Nie wierzę. Co jest ciekawsze od bycia na szczycie tabeli? Inspektor von Spektor i zagadka zagrazonego złomowiska. Najlepsza książka z cyklu. Dziwne, bo brzmi jak grafomania. Ha! Nie potrafisz docenić dobrej intrygi. Bla, bla, bla. Zawijam wąsem, to lokaj zabił. Proszę, 800 stron w minutę. Litości. To nie zawsze jest lokaj. Raz zabijał syn lokaja. Panowie, dość. Macie być skupieni na jutrzejszej grze. Następna doba może zaważyć na całym sezonie. Inspektor Klaus. Panowie, witam was w naszym alpejskim hotelu. Mam nadzieję, że uda się wam wypocząć przed bardzo ważnym meczem. Lokaj! Pan wybaczy, kumpel jest psychofanem inspektora von Spektora. Ta, a lokaj zawsze jest mordercą. O, ja również cenię sobie postać inspektora. Choć oczywiście, prawdziwi lokaje zdecydowanie wystrzegają się występków. Żyjemy po to, aby służyć. A zatem, jeśli panowie odrobinę zgłodnieli, z ogromną przyjemnością podam im kolację w jadalni. Nareszcie się najem. Skara? Uber? Toni Wer? Co wy tu wszyscy robicie? Przygotowuję się do starcia z waszą zgrają. Chyba nie zabronicie mi obejrzeć meczu. Von Pusza by wyrzucił mnie z obozu za to, że dałem się sfaulować z karze. Hańba! Hańba! Vince wściekł się na mnie za niesprawiedliwą czerwoną kartkę. Niewdzięcznik odjechał beze mnie. Jadalnia jest prawie tak zatłoczona jak tabela. Zjemy kolację w pokojach. Lokaj! Tak, sir? Nie strzelę hat-tricka bez porcji specjalnych 24-karatowych złotych lodów. Z wiórkami diamentowymi. Skąd wiedział? Obowiązkiem lokaja jest znać potrzeby gości, nim je zdradzą. Wow, dobry jest! A nawet za dobry. Czy zatem świeżo wypieczone strudle mam odesłać do kuchni, sir? Nie! Ja to zrobię! Chcę się upewnić, że trafią do kosza. Co jest, ziomy? Elmatator? Co jest, man? To koniec mojej formy. Zostałem otrody. Co za ochyda! Kto mu to zrobił? To taka niebywała tajemnica. Spokojnie, Elmatadorze. Inspektor Klaus rozwiąże sprawę. Klaus, zbliż się. Tak, stary? Co jest? Inspektor von Spektor jest... jest głupi. Doszło do odrażającej zbrodni. A zbrodni tej dokonał ktoś na tej sali. Stary, nie wierzę, że wziąłeś strój inspektora ze sobą. Dobry detektyw zawsze jest gotowy. Każdy z trójki podejrzanych miał motyw, żeby otruć Elmatadora.
Skara! Eliminacja naszego napastnika zwiększa wasze szanse na pozostanie na szczycie tabeli. I powrót do łask Vince'a. Tony Vern, jesteś na tak zwanej misji zwiadowczej. A, może to przykrywka dla wykluczenia El Matadora. Jo, ho, 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 pan Uber. Tak bardzo chciałeś odkupić grzechy ostatniego meczu, że postanowiłeś otruć konkurenta. Lokaj! To ty zrobiłeś! Nie zaprzeczaj, trucicielu! Ja? Winny, a jednak wiedziałem, to Lokaj! Ja. Nie kłam! Ja. Winny! Ja. Winny! Klaus, weź się wstrzymaj! Muszę pana rozczarować, ser. Nie mam nic wspólnego z otruciem. To byłoby sprzeczne z naszym kodeksem. A jednak tylko ty miałeś dostęp do deseru. Masz na to wyjaśnienie? Już tłumaczę. Lokaj? Gdzie moje mini butelki szamponu? Ukradłeś się, przyznaj się. Jesteś winny, nie zaprzeczaj. Ależ skąd, ser? Niemniej niezwłocznie przyniosę nowe. Czyli deser pozostał bez nadzoru przez kwadrans po dziewiątej. W tym czasie każdy z was mógł go zatruć. Ha! Ale mam alibi. To była pora mojej sesji treningowej. 3001, 3002, 3003... Trzy bańki powtórzeń? Akurat. Wiadomo, że ściemnia. Litości. Prawdziwi piłkarze dają przeciwnikom z buta, a nie skarpetkę. A, tak jak wtedy, kiedy cię sfaulowałem? Za chwilę poznasz moich kolegów. O, nie mam cię, mam Kleina, Kurta, to nie czas na przepychanki. Inspektor von Spektor powtarza, że śledztwo musi opierać się na suchych faktach. Emocje przesłaniają prawdę. Oględziny rozpoczniemy od pokoju Johanna Ubera. O, stary, zapijak po 3000 powtórzeń! Tak właśnie pachnie zwycięstwo. Klaus, nie! To mój pot, a mi niedobrze! Pot jest nadal ciepły. Biorąc pod uwagę zimową pogodę i temperaturę ludzkiego ciała, Uber na pewno ćwiczył aż do 9.15. No to skoro Uber tego nie zrobił, kto to był? To musiał być... Lokaj! To ty! Otrułeś go! Nie udawaj! Nie zaczynaj! No, dość! Mam dla ciebie wskazówkę. 3990 ein, 4000 und... dobra, już dobra. 9, 10, 11! To prawda, ja to zrobiłem. Tony Vern i nikt inny. No proszę, Uber. Zwykły kabel. Myślałem, że takie żołnierzyki jak ty chociaż udają, że mają honor. Tony Vern. Złowieszczy śmiech towarzyszy... złowieszczym planom. Nie zapędzaj się. Mam doskonałe wyjaśnienie na swoje zachowanie. Dobrze już, dobrze. Macie mnie. Okej, tym razem nie zwieje. Obiecuję. No jasne. Dręczycie kujona. Stworzyłem mopa z lepszą fryzurą niż twoja. Au! Uważaj, karku! Nie wierzę. Ile gadżetów, wow! Co? Wy nie pakujecie ulubionych rzeczy na wyjazdy? Powiedz, co takiego stworzyłeś? O! Ha, 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 ha! Nanokamerę! Aha! Doskonały sprzęt, żeby podejrzeć, czy nikogo nie ma, gdy podkładasz skarpetę. Nieprawda! Obejrzyjmy nagranie. Hej! O jeny, trochę szpiegowałem. To nie ma związku ze sprawą. Patrzcie, spryciarz ma alibi. Widzicie godzinę? Zważywszy, że dokładnie w tym czasie Lokaj zostawił deser na blacie, może kamera coś nagrała? Winowajcy!
wyszedłem z pokoju. Proszę, wielkie mimecyje, to nic nie znaczy. Owszem, ale mam przeczucie, że w twoim pokoju hotelowym odnajdziemy drugą skarpetę. Nic nie rozumiem. Byłem pewien, że ją tu znajdę. Spójrz na to z innej strony. Odkryłeś, kto jest najgorszym detektywem świata. Zrobiło się już późno, Klaus. Może lepiej, żebyś przespał się z tą sprawą. Nie tak szybko, trenerze. Mamy nowy wątek w sprawie. Ziomek, to... Mój pokój. Pójdę po gumowe rękawice. Pasują! Jeden z was musiał ją tu podłożyć, ale ja się wybronię. Jak? Byliśmy z tobą przez cały czas. Ale ktoś ją tam wcisnął. Może to sprawka? Może to sprawka Klausa? Po co miałbym sabotować mojego kumpla? Od dawna grzeje sławę. Być może czyhasz na jego miejsce. Nie wierzę. Klaus jest spoko kumpla. A może? Klaus ustawił całą tę akcję, żeby wyglądać jak prawdziwy detektyw. W końcu ma obsesję na punkcie tego inspektora kolektora. Specjalnie zabrał ze sobą kostium. A co ty robiłeś wczoraj do 9:15, Klaus? Rozwiązywałem tajemnicę skradzionych butelek szamponu. To sprawka Lokaja, jakby się ktoś pytał. Chwila. Lokaju, skoro przyniosłeś szampon Klausowi, możesz za niego poręczyć. Właściwie. Panie Klaus? Halo? Halo? Proszę, miałeś drugą skarpetę. Narzędzie. Nie ma dowodów, gdzie byłeś wczoraj do 9:15. Okoliczności. I zrobiłbyś wszystko, żeby rozwiązać jakąś sprawę. Motyw. Jak ty to elokwentnie określiłeś? Winny! No, zaczekajcie. Przecież byłem u siebie. W takim razie zostawię szampon na stole. Ale nie chciałem, żeby Lokaj widział... że zajadałem się strudlem. Nie ma ani okruszka. Oczywiście. Strudel był przepyszny. Bardzo miło mi to słyszeć, sir. To nie tłumaczy, jak skarpeta znalazła się w twojej toalecie. Klaus, możesz mi to wytłumaczyć? Wiesz, żebym tego nie zrobił, trenerze. Jestem super strikerem. Błagam. Sam powiedziałeś, że emocje nie grają tu żadnej roli. A wszystkie dowody wskazują na ciebie. Klaus... To niezwykle poważne oskarżenia. Czeka cię przesłuchanie dyscyplinarne po powrocie do Strikelandu. Jeśli nie jesteś z nami na 100%, nie będzie cię z nami wcale. Jutro, ani już nigdy. Ha! Czy mógłbym coś dla pana zrobić, sir? Nie. Jestem skończony. Dziś mecz na mroźnym stadionie Forteca. I to nie byle jaki mecz, Matt. Tak, Brendo, wygrana Super Strikers wzniesie ich na szczyt tabeli. Ale nikt nie wygrywa bez przeszkód w Fortecy. A oto oni. Zdaje mi się, czy El Matador źle wygląda. Na pewno możesz grać, ziom? Tak, dopóki nikt nie wspomni słowa na S... Idealnie. Strikerzy zaczęli obiecująco. Skrętny tygrys sprawnie podał do Shakera. Shaker! Co za podanie? Skarpetki! Pomóż mi, błagam!
skarpety całe w pocie! Żółte, zabijące octem skary! Sztywne z brudu! Dasz buziaka? El Matador naprawdę nie jest w formie. Tak, Brendo, a bez niego Shaker jest zdany sam na siebie. Dziwi mnie, że trener nie szykuje zmian. Walczy o szczyt tabeli. Nie powinien tego lekceważyć. Halo? Dobry wieczór, ser. Lokaj? Dzwonisz, żeby mnie dobić? Wręcz przeciwnie, ser. Obowiązkiem Lokaja jest lojalność wobec wszystkich gości, nawet jeśli osobiście nie pała do nich sympatii. Zamieniam się w słuch. Kodeks Lokaja nakazuje mi dyskrecję. Ale mogę panu powiedzieć jedno. Skupia się pan na niewłaściwej grze. Ha? Żelazne czołgi kontra niepokonani 1-0. Dwóch graczy United z czerwoną kartką. Księga gości. Ani kroku dalej. Przypuszczam, że to też może się panu przydać. Lokaju, serio, dobry jesteś. Za nami rozczarowująca połowa. Trenerze, El Matador powinien zejść. Jest taki. Nie idź w stronę światła, El Matadorze. Już nie wrócisz. Wolę mieć na murawie chorego gracza niż zdrowego sabotażystę. Klausa nawet tu nie ma. Rozwiązałem zagadkę. No i dokładnie o to mi chodziło. Klaus, postradałeś zmysły? Tak się akurat składa, że myślę logicznie. Właścicielem skarpetki... Ups, sorki, El Matador. Jest Dinga. Dinga? Był w tym samym hotelu przez cały czas i knuł przeciw nam ze Skarą. No raczej. Też dostał czerwoną kartkę. Vince go zostawił razem ze Skarą. Klaus? Przepraszam, że ci nie uwierzyłem. Nie wasza wina. Dowody wskazywały na mnie. Zostało nam jedno pytanie bez odpowiedzi. Czy możesz zaangażować się w grę tak samo jak w dochodzenie? Jasne, trenerze. Tym razem rozwikłam zagadkę obrony żelaznych czołgów. Klaus, czekaj. El Matador nareszcie opuścił boisko. A różnicę widać od pierwszej sekundy. Świetne podania między Klausem a Shakerem. Pierwsza szansa. Ale Uber brutalnie podcina Klausa. Mówiłem, że prawdziwy piłkarz nie uderza z buta. Cofnijcie obronę. Wiesz, co z nim zrobić. Shaker, teraz! Szybka reakcja Strikersów. Żelazne czołgi nie były gotowe. Genialne zagranie Klausa. Ogłaszam, że sprawa śmierdzącej skarpety Super Strikera jest zamknięta. Banalne, mój drogi Klaus. Gadka detektywa. Cały plan na nic. Musiałem spać w szafie przez dwie noce. To był świetny plan, panowie. Ale nikt nie umknie inspektorowi. Gadanie, i tak nie macie dowodu. Błąd. Przypomnieliśmy panu Wernowi, co zarząd Superligi myśli o szpiegach. I był tak miły, że dokonał analizy DNA skarpety. 22% pleśni, 23% grzybicy i 100% dingana w dinganie. Nareszcie czuję się lepiej. No i myślisz, że co mi teraz zrobisz, Klaus? Ja nic. Oni coś zrobią. Skarra,
Dingan. Jesteśmy z zarządu dyscyplinarnego ligi. Pójdziecie z nami. Pan wybaczy, ser. Dopóki Dingan był gościem hotelowym, musiałem, zgodnie z kodeksem Lokaja, zachować milczenie. Lokaju, źle cię oceniłem? I myślę, że powinieneś to nosić. Jesteś prawdziwym detektywem. O nie, ser, nie mogę tego włożyć. Zasłużyłeś. Poza tym zamówiłem z Chin 20. Mogłem przypuszczać, ser. A wiesz, że przez chwilę naprawdę cię podejrzewałem? Tak, wspominał pan o tym, ser. Czyżby? O, ciocia Hilda mówi, że nadmierne gadanie to mój dar od niebios.